Popołudnie w Świat 24 pod znakiem pytań o bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale to bezpieczeństwo w wykonaniu tych kierowców najmłodszych, tych, którzy dopiero co uzyskali uprawnienia, a niestety już spowodowali wypadki. Taką tragedię mieliśmy w Zawierciu, gdzie zginęło 3 19-latków. Grzegorz Stasiak naszym gościem dzisiaj, instruktor nauki jazdy wieloletni z ogromnym doświadczeniem, ale też z ogromną bazą takich przypadków i sytuacji, kiedy to właśnie ten brak pokory spowodował tragedię. No na pewno brak pokory, młodzieńczą fantazją, z tym, że ja tu muszę powiedzieć, mi jest strasznie trudno mówić o takich wypadkach śmiertelnych, bo jest raczej utożsamiany z kabaretem, z kimś, co na wesoło, nawet sama nauka jazdy była prowadzona na wesoło. No a tu mi teraz przychodzi o tragediach rozmawiać, no jest to mi ciężko, proszę wybaczyć, ale ja jako instruktor nauki jazdy zawsze uczył, czy starał się uczyć, przede wszystkim, żeby młodzież umiała przewidywać, co może za te parę metrów być, nie? Jeżeli już przede mną ktoś hamuje, to znaczy, że coś, kto spowodował, te czerwone światła z tobą tam migają, znaczy, że on z jakiegoś powodu hamuje, nie? Trzeba momentalnie też jakoś zareagować, nie ostro po hamulcach, no ale być przygotowanym na przyhamowanie, no bo on może mi stanąć, nie? Jeżeli padł deszcz, ulica, no musi być, bo nie można wtedy na zakręcie jeździć tam ponad dozwoloną prędkość, no bo można wpaść w poślizg. Przede wszystkim ją młodzież uczył ta, która zacznie jeździć, nie tam tych wszystkich idiotycznych testów, bo moim zdaniem to jest przyczyna, to teraz zbiera żniwo tych wszystkich wypadków, ta idiotyczna nauka z testów. Mówił kto już nieraz, jakże był z instruktorami, z egzaminatorami, czy tam jeszcze z osobami wyższymi, którzy tam układali te testy. Wstawcie się w nos instruktorów, jak pod te testy ją mam uczyć kursantów. Ale też z drugiej strony... Czy A, B, C jest możliwe, czy powinien się... Czy ja właśnie ich uczę, proszę panią, umiejętności przewidywania, umiejętności takich właśnie, żeby jeżeli masz chopie pół roku prawo jazdy, żebyś nie piracił 140, nawet jak tam jest dozwolone, bo nie masz tej rutyny. No ale jak to teraz przełożyć na te pytania A, B lub C? Ten wykład, więc ja to robił tak po łebkach. Można fantastycznie zdać ten test i być beznadziejnym kierowcą. Tak, bo oni się tego uczyli na pamięć. On wiedział, że jak w tym teście pytanie piąte to jest B i C, pytanie szóste, a on nie wiedział, czy on przy tym znaku się może zatrzymać, czy może się nie zatrzymać i tak dalej. No ale ja musiał ich tak uczyć, żeby zdali. Więc to teraz jest pokłosie. To jest te pokłosie. Bo on się nauczył na pamięć i jego nikt nie uczył, przypuszczą. Znaczy, no bo tak jak Godum, jego instruktor nie przypuszczą, żeby inni instruktorzy tylko uczyli ich. Każdy coś tam tych młodych ludzi uczy, ale to jest za mało, nie? To jest za mało, to raptem trzeba ich tam, teraz manewry na placu, ile tam trzeba poświęcić. No w tej chwili już są ograniczone te manewry. Ale te wszystkie zasady, no, to, przez te trzeba szyby, było na 30, go tak, jeszcze teraz sobie myśleli, dwa obroty w lewo, dwa w prawo. Tak. No przecież to też była zenada, zamiast to wszystko uczyć na wyczucie. Nie? Dlatego wracając do tego, żeby trochę poważnie porozmawiać o młodzieży, no przede wszystkim, no nikt im tego nie mówi, bo nie ma czasu. Do tego je zmierzą, bo to jest za mało czasu, żeby ich uczyć pokory w aucie, jak jeżeliś młodym szoferem, przewidywania na drodze, tym bardziej w tym natężeniu ruchu. No jeszcze 5 lat, 10 lat temu to było zupełnie inna jazda niż teraz i na to powinni instruktorzy uczulać. Poza tym pierwszy samochód zwykle... Tak się może zdarzyć, pierwszy że jest samochód. Bardzo mocny, no. Świetny, no tak? No tak, teraz nie ma już aut, co tam o 60 koni mechanicznych. Teraz dostają fury, powiedzmy, przechodzone. Bardzo tanio je można kupić, 120 koni. Nogi się nie czuje, bo jeździło się, nie wiem, tam na jakichś Yarisach się jeździ. A teraz niech dostanie auto silniejsze. No dlatego proszę, błagam, jeżeli ty już pani mnie zaprosiła, no, żeby coś z tym zrobić.
żeby no, zminimalizować te pytania testowe, żeby instruktorzy mogli... Mniej testów, więcej pracy. Tak, więcej pracy takiej na logika, nie? Gdyby dzisiaj przyszło panu sprawdzać zdolność młodych ludzi do kierowania pojazdami, to na co by pan zwracał szczególnie uwagę? Moim skromnym zdaniem, no nie każdy nadaje się na kierowcy. No nie każdy. No, do tego, żeby być kierowcą, no wiadomo, trzeba mieć odpowiednią sprawność fizyczną, odpowiednią bystrość, odpowiednie, że tak powiem, przygotowanie mentalne. No tego nie, jeżeli to wszystko gra, czyli sprawność fizyczna, bystrość i tak dalej, no to powinno się takiego adepta dopuścić. No ale nie wszyscy to mają. No ale co? Każdy chce mieć auto, nie? Każdy chce dojeżdżać do pracy. No i trzeba tu te oko na to przymrużać i zdawają po 20 razy. No, no są rekordziści, którzy... Są rekordziści, no ja to rozumiem. No każdy chce to auto mieć, ale no niestety nie każdy się nadaje. No powiedz, to zresztą to instruktorzy... Ale żeby nie było, że się tak... dowiedzieć o tym. Żeby nie było, że tak się uwzięliśmy na tych młodych kierowców, to zapytam jeszcze o seniorów. Czy pan się zgadza z tym postulatem, żeby powstało coś takiego, aby osoby jednak... które ukończyły konkretny rok swojego życia, były poddawane obowiązkowym badaniom. Mamy takie sytuacje, kiedy bardzo poważne wypadki spowodowały osoby po 80 roku życia chociażby. No to zależy od organizmu, że tak powiem. Bo dzisiaj taka osoba, ona jest przekonana, że ona świetnie jeździ i że wszystko jest okej. Okay. No zależy od jakże kto powiedział, sprawności. No jest 80-latek, który już naprawdę no, ciężko mu się poruszać, jak dalej jest 80-latek, albo nie dowidzi, całkiem wyzgerny, więc no tu powinni jednak lekarze ocenić. Z tym, że teraz no nie wiem, no, czy to jest dobrze dając na bezograniczony termin prawo jazdy, czy, ale ja się znowu boję, że jak powiem, że powinni chodzić na kontrolne badania, no to zrobią, że co roku będzie trzeba chodzić, nie? No też by był nonsens. Według mnie powiedzmy od wieku, nie? Jeżeli tam do 50, no to powiedzmy nie muszą chodzić, jak już był ich lekarz, ale po 50 co 5 lat, po 60 co 2 lata i tak powiedzmy z wiekiem krótszy czas, no bo wiadomo, starzejemy się, organizm się męczy. I niestety potem może się to skończyć tragedią w sytuacji, w której jest to no osoba, która nie ma na tyle już sprawności, żeby sobie poradzić chociażby w takim bardzo intensywnym ruchu miejskim, prawda? Powinniśmy też sami się powiedzieć, no chłopie, no niestety, nie dam rady, nie do widza, okulary. Z tym jest właśnie chyba największy kłopot. Bo kto zrezygnuje z jazdy autem i przesiądzie się do autobusu czy do tramwaju, jak się czuje jeszcze na siłach, nie? Zmierzę pani do tego dziadka, co to jechał pod prąd na autostradzie. Ja sobie się dziwię, jak on to zrobił, no ale jakoś zrobił. No niestety tak to wyszło. Taki wniosek na koniec. I do starszych, i do młodszych. Jakby pan był w stanie sformułować coś takiego, co byłoby takim drogowskazem, nomen omen, i dla tych kierowców rozpoczynających swoją drogę, i tych, którzy już mają to doświadczenie, ale właśnie ze zdrowiem może być ciężko problem. Kogoś pouczać w każdej dziedzinie, a już na pewno najtrudniej jest w dziedzinie jazdy za kierownicą, bo tu każdy umie najlepiej jeździć, każdy jest kozakiem, ale niestety no, popatrzmy na statystyki, posłuchajmy wiadomości, w jak głupi sposób giną ludzie i jak głupi sposób powiedzmy, no, przyczyny wypadków. Dlatego nonszalant. A najgorzej jest u młodzieży, jeszcze wracając do tego pierwszego pytania, jak ich jest kilku w aucie. I się popisują. Popisują zamiast tych trzech, jego tam trochę temperować, tylko tam jeszcze wiadomo, dowcipnie podpuszczają. A co, nie zewieźniesz tego zakrętu 80? No i już jest popisowa i są te wypadki. Alkohol, nie? No to już jest makabra, że już nie wspomnę o narkotykach, bo tego za moich czasów nie było. No, no naprawdę, chłopie, jeżeli, czy kobieto, jeżeli stać cię pić i na ta gorzoła, to nie chcia potem stać na ta taksówka, jeżeli już przynajmniej takie złe zdanie. No to jada se taksówką, albo no...
To są mankamenty XXI wieku i to sami ludzie muszą do tego przyjść. Tego nie nauczy ani pedagog, ani psycholog, ani instruktor. Jedni to zrozumią i będą się stosować. I wtedy przejeżdżą parę dziesiąt lat bez wypadku, ale jest gro ludzi, którzy się nie stosuje do żadnych przepisów. Nie? No i wtedy będziemy patrzeć na to, co się dzieje w tej chwili w telewizji. Czyli więcej pokory? Więcej pokory. Umiejętność przewidywania. Umiejętność przewidywania. No, ja też jest uczył, że pamiętaj, jak jest pasy i znak, że jest przejście. No, musisz wyhamować, musisz trochę tam wyczulić się, że albo stanie jedno auto, a ten go wymiją. Nie? To się nagminnie robi. No, jeżeli już auto przed przejściem staje, no, ale to trzeba być skoncentrowany. Nie wolno myśleć o jakichś, jak się to SMS-ach i innych rzeczach. A to już karygodne. Tu monitoruje do wszystkich, no to z tym musi coś być. Tak jak w Norwegii. Jeżeli jest kamerka, aby chycił, że on SMS-uje, numer auta podaje, jest kara. A tu jest wszystko bezkarnie. Stąd też jest tyle tych, pani redaktor, tych wykroczeń. Bo tutaj w Polsce jest dużo rzeczy, które uchodzi bezkarnie, no i ci to mają wszystko, że tak powiem, delikatnie gdzieś. No bo wie, że jemu to może ujść na sucho. A notorycznie Facebooki i inne rzeczy. No, komórka. Ja jeszcze teraz widział taki przypadek. Tu mo komórka, tu mo papierosa, jedną ręką na zakręcie, jeszcze tu mu ten dolar. A tu komórka. No, to jest, wie pani, no ale co ja zrobię? Czy inny ktoś kto widzi? No. Policjanci też wiele nie mogą, też ich za mało na tych drogach jest, bo jest takie powiedzenie, no co, fotoradar mi przecież nic nie zrobi, no i wiesz, mnie blisknie, nie? Że jada pijany, albo że jada bez prawa jazdy. No, a policjantów nie ma, jest stanowczo za mało patroli policyjnych. Bo wtedy też by się bali i jakoś by to było ograniczone prowokowanie tych wykroczeń. Grzegorz Stasiek, instruktor nauki jazdy, z takimi najważniejszymi informacjami i dla tych młodszych, i dla tych nieco starszych kierowców. Dla wszystkich, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.